Bardzo polecam takie miejsce. Na naszym kanale witam Was bardzo serdecznie w odcinku, w którym porównamy MRF-a RC z MRF-em TTR, oczywiście 140. Mamy w planach zobaczyć, jak sobie poradzą przy startach, podjazdach i wielu, wielu innych. Także nie mogę się już doczekać do tego, co dzisiaj zobaczymy i czego się dowiemy z tego odcinka. Także zapraszam Was do oglądania i pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i subika, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, ponieważ bardzo nas to motywuje. Mordeczki, jak widzicie, jesteśmy tutaj z Tomaszenkiem, Maksem i testujemy te oto motorki, którym jest MRF-ik, którego tu widzicie. To jest nasza furka 140 TTR. Pojedziesz coś na TTR-ze? Coś pojeżdżę. Przetestujemy żółtą dzisiaj machinę i niebieską. Zobaczymy, która jest lepsza. Uwaga guys, Skarbek jest po pierwszej jeździe na TTR-ze, wcześniej robił rozgrzewkę na RC, jest w stanie już nam coś powiedzieć na ten temat. Tak więc dla mnie, ja jestem dosyć duży jak na ten motor, mam 1,70 m, no myślę, że ten motor jest lepszy chyba pod, tak myślę, 1,60 m, już prędzej. Ogólnie porównując do tamtego, oba są bardzo mocne, ten motor jest bardzo zwinny, bardzo dobrze mi się na nim jeździ, ale jest trochę dla mnie... Wiecie, za malutki. Jak jadę szybciej, to gdzieś tam nie czuję się tak komfortowo i pewnie jak na RC. No bo RC jest jednak większy, ma większą ramę i czuję się na nim bardziej pewnie. Aczkolwiek myślę, że po prostu ten motor jest po prostu dla osób mniejszych i też będą czuć się na nim bardzo dobrze. Ale co, uważasz, że jest jakby mocniejszy? Ogólnie moc jest ta sama, no ale przeliczając konie na masę, która jest na pewno mniejsza niż tamten motor, no to ten jest mocniejszy. Mordeczki, teraz ja się przyjadę na TTR-ze i zobaczymy, jak mi się będzie jeździło. Mamy tutaj nawet rydel do przeróbek, jakby sobie ktoś chciał trasę przerobić. Wow! Dobrze to wygląda. Nie jest łatwy podjazd. Tu jest, kurde, powiem wam szczerze, tu jest chyba 10 metrów od dołu do góry i jeszcze jedziesz tu po ukosie, więc zaraz zobaczymy, jak zjeżdża z górki. O, zjeżdża, uwaga. Porównać, muszę się przejechać na RC. Max! Yeah. Can you come here? Więc potrzebuję motoru, na którym jeździ Max, żeby móc powiedzieć cokolwiek o tej furze, wiecie? W międzyczasie chcielibyśmy Was poinformować, że partnerem dzisiejszego odcinka jest SCS, czyli Bookmacher, który jest oficjalnym sponsorem polskiej reprezentacji i przygotował dla Was naprawdę fajną ofertę. Dzięki bonusom, które umożliwia Wam kod BOWI, przy pierwszych 3 wpłatach możecie otrzymać nawet do 1500 zł. Wow! Dodatkowe STS posiada zadania, po wykonaniu których możecie otrzymać dodatkowe 60 zł. Jak dla mnie świetną opcją jest także pierwszy zakład bez ryzyka, nawet o 100 zł. Może powiesz im coś więcej na ten temat? W najbliższych dniach czekają nas ogromne emocje, ponieważ Manchester City będzie grał z Inter Mediolanem w finale Ligi Mistrzów. Do zgarnięcia macie tutaj ponad 600, stawiając stówę na Inter Mediolan. A w razie czego, jak się nie uda, to po prostu otrzymacie zwrot kasy. Link do rejestracji znajdziecie w opisie oraz w karcie w prawym górnym rogu. Pamiętajcie, żeby użyć kodu BOWI przy rejestracji. I przypominam, oferta tylko dla pełnoletnich. Przetestujemy teraz, przetestuję RCK. Najbardziej popularny chyba pitbike ze wszystkich, przynajmniej w Polsce. Zobaczymy, jaka będzie jej opinia.
agresywnie, od razu wyskok. O, downhill. Kurde, chyba zawias normalnie. Coś tu jest, kurde, prawie 2 metry z tego skoku, także tutaj zawias, kurde, chyba z tyłu się domknął. Plaza tutaj kada, o! Tej górki jeszcze nie brał chyba. Wielki progres u Kady, naprawdę. On ogólnie dzisiaj nie chciał tu nawet wjeżdżać. Nie chciał tu nawet wjeżdżać. Chciał jeździć tylko po asfalcie, ale udało mi się go przekonać. Tak tutaj, kurde. O kurde, to był dobry skok. Wow. Tego się trochę bałem. Wow. Pięknie nam zamontował ten zawiasik wyskok, to mi się podobało. Mówiłem ci! O! Ej, teraz sobie myślę, że mogłabyś już takiego mieć. Była zagrożeniem na zawodach. Jak dla mnie, już teraz mogłem powiedzieć, guys, RC wygrywa. Jakby miał duże koła, no wiecie, te większe, to turbo już by wygrał całkowicie, no nie? Bo ja tutaj zostaję z dwoma nogami, no nie? Jeżeli ktoś jest mniejszy niż 1,60 m, 1,50 m na przykład, koniecznie powinien wybrać TTR-a, bo no wiecie, my po prostu jesteśmy więksi, no nie? No. Tak naprawdę można powiedzieć, że to jest rozmiarowo idealny motor pode mnie, a jeżdżę na KTM-ie. No jestem po prostu przyzwyczajona do KTM-a, więc... Musicie to brać pod uwagę, że to jest moja subiektywna opinia, bo na co dzień jeżdżę na dużym motorze, więc lepiej będzie mi się jeździło na większym motorze. TTR jest mniejszy, więc jeździ mi się na nim troszkę gorzej niż na tym, aczkolwiek jest taki, kurde, wariat z niego trochę, nie? To jest taki naprawdę... No ma dużo mocy bardzo ten... Korek. What the fuck? Chyba jej się spodobało skakanie za bardzo na tym motorze, bo coś za dużo skacze na tej chopce. Noga jej spadła. Fuck! Oh my god! Ej, serio? Kurde, powiem ci, że... Idziesz za bardzo! Nieźle, nie? No za dobrze ci się na tym jeździ chyba. Właśnie dobrze mi się jeździ. Motor pasuje normalnie do otoczenia. Zlewa się z lasem. Ogólnie polecam bardzo. Bardzo polecam taki motor. O kurde, ten skok był już potężny. O kurde. Okay. Idziesz w płaskie pięknie. Wpadłem na pomysł, że zrobimy porównanie moich dwóch czasów. Pojadę na dwóch motorach, zrobię na nich trzy kółka. Weźmiemy te trzy kółka pod uwagę i zobaczymy, na którym kółku, na którym motorze zrobię lepszy czas. Sekund 29 minut na pierwszym kółku. Dobra. Teraz jest szybciej. Ile? 21.08. 21. Ile? Szybciej! Teraz leciałem na trójce ogólnie. Aha. A to 20 setnych? No. To co to jest? No to dawaj, dalej! Myślisz, że to pobije? Myślę, że tak.
20 sekund, 33 setne. A... To teraz była duża różnica. Sekunda. To teraz TTR-em. Dobra. Uwaga, odpala teraz drugą maszynę. Szybciej. Jest dużo szybciej? Ile? 20 sekund 47 setnych. Jak na pierwsze okrążenie, no to sekundę no. Krócej. 20:41. To też dobry czas. Od razu. Ja i to lepiej. Że będzie szybciej z tego względu, że to pierwsze próbne kółko zrobiłeś prawie szybciej niż te, które robiłeś tamte, nie? Właśnie on jest zwinniejszy, ale trzeba bardziej uważać. Okay. 20 sekund 29 setne. Wow! Najlepszy czas, nie? Najlepszy czas jak na razie, no. Jeszcze raz! Kurde, najszybszy czas. Dziwny... 19:93. Dziwny wynik testu, no. Dziwny jak wynik testu. A weź teraz. Dla mnie nie jest dziwny, bo TTR jest szybszy. Jest zwinniejszy na tych zakrętach. Mi się wydaje, że na zakrętach nadrabiam. Znaczy to jest jakby plus, ale minus też, no nie? Bo nie czujesz się tak pewny na nim. Na prostych bym raczej nie jechał tak szybko. Wydaje mi się, że to ilość okrążeń też ma znaczenie, no. Że po prostu wiesz, w którym miejscu już jak jechać. Tylko wiesz, ja, no ja też czujesz się pewniej, bo tak naprawdę tym zacząłeś, a tym skończyłeś. No. Weź teraz na tamtego jeszcze zrób jedno albo dwa kółka i porównamy, czy da się zrobić. Jeśli będzie znowu 20,5, czyli no. Sekundę krócej, no to dłużej, dobra. To będzie... Okej, okay, to zrobmy to na tym RC. Dajmy mu jeszcze szansę. Będzie szybciej. Dobra, one more time, one more time. He's doing his best. His whole heart in this race. 15:81. Okej. Okay. Końcowy czas wyszedł ten najlepszy. Wcześniej... Więc nie my jesteśmy w stanie stwierdzić, który z nich jest szybszy, no, tak naprawdę. Ale porównywalne, no nie? Tak, są bardzo porównywalne, jeżeli chodzi o to. No dobra, jedziesz na Hondzie. Kurde, Hondzika raczej może mieć ciężko, ale spróbuję. Mierzysz? Już jest wolny. 21:40. Co powie nasz sędzia tym razem? Poczekajmy. Jeszcze 1:32, wcześniej miałeś 21:40, więc 8 setnych. Pobiłeś teraz. To nie, ale naprawdę dawałem 100%. No, Hondinka niestety, no ale wiesz... Nie no, to ja tracę na dojeździe dotąd, na dojeździe tam, wiesz, to się nie wkręca. Tak, 90 kg, 125. Ale też te hamulce 3 konie mniej. Jednak. Jak na ten w ogóle, jak dochodzę do zakrętów, to chopię aż strach. Znaczy się no, przedni zajebiście, ale tylny nie. I mimo tego, że niby jest, ma większe, i mimo tego, że ma większe koła, to ten dystans jest mniejszy o 10 cm niż w RC i jak jadę jakiś zakręt delikatnie pochylony albo jakaś hopka jest, to zahaczam nóżką. Kuteczki, teraz zobaczymy jak pitbike pali kapora. Powiem wam szczerze, że jak na taki burnoutik i ogólnie na to ile już jeździmy, to w ogóle ta opona się nie zużywa. Jest dalej bardzo dobra, myślę. Ogólnie to jest duży plus, bo naprawdę to wcześniej, że to była tragedia. Więc trzymają się, jak na taki burnoutik, zobaczcie tutaj. No i też kleją jednak w tym zobaczcie mieście. Zobaczcie ten ślad. Burnoutik był potężny.
mordeczki, koniecznie zostawcie subika na naszym kanale, bo już w najbliższych odcinkach, między innymi, będziecie mogli zobaczyć, jak jeździmy na tej oto furze, na takim flat tracku i przerabiamy go tak naprawdę na motor żużlowy. Zobaczymy, czy będzie szedł dobrze driftem. Teraz przyjechaliśmy na łączkę, żeby sprawdzić, który motocykl będzie lepszy ze startu. Kurek! Jak widzicie, zamieniamy się właśnie motorami. Ja teraz spróbuję postartować na RC. Ogólnie TTR ma ogromną ilość mocy, że tak powiem. Takie są moje odczucia. Zobaczymy, co Skarbik powie i co ja powiem, jak już teraz wymienimy się motocyklami, czy będzie duża różnica. Dla mnie na TTR-ze jest lepiej, ponieważ plusem jest to, że jest niższy i mogę sobie super dostawać do ziemi, a na tym już tak super sobie nie dostaję do ziemi, jak już tu wyżej usiądę. Aczkolwiek też jest ok. Ten jest łagodniejszy, moim zdaniem. A twoim? Też jest łagodniejszy. Właśnie to jest też takie dziwne, że niby silnik jest taki sam, a jednak ten jakiś taki w uczuciach jest agresywniejszy, nawet jak się nie wiem, jedzie normalnie. Ale szczerze mówiąc, na obu się jeździ bardzo dobrze, nawet jak teraz się tak przyjechałem, to myślę, kurde, fajny, mocny, taki zwinny. Czyli co, lepiej się startuje na którym? Jakbym miał jechać w zawodach, no to bym na pewno wybrał RC. No, ogólnie startowaliśmy tak, że Boży ruszała pierwsza, a ja drugi, tak jakby po jej ruchu ja ruszałem, ale na TTR-ze byłem zdecydowanie bliżej niż na RC po starcie, mimo tego, że ruszałem jako drugi, więc no myślę, że ogólnie na taką, powiedzmy, jedną w milę, to TTR na pewno by wygrał. Kurde, to była pierwsza próba. Pierwsza próba poszła dobrze. O kurde. Właśnie prawie wpakowała się w drugiego jeźdźca. Now you will do this on MRF TTR, okay? And you will tell us what is the difference for you. Is okay for you? Alright, cool. Max idzie po kolejną furę. Zaraz się przekonamy, jaka jest jego opinia na ten temat. And what is the difference for you, Max? I think this has like quicker acceleration than the KO. Yeah? Yeah, but... You are talking about TTR or RC? Two of them are KO. I'm saying that TTR has faster than this KO. Yeah? I think so. But which one is better for you? RC, because this is too small for me. Okay. Może powiemy teraz coś na temat różnic, jakie mają te oto dwa motorki. Tak, ustawimy maszynę obok siebie najpierw. Tak. Ja już na pierwszy rzut oka widzę ich dosyć sporo. Okej, okay, tak więc na samym początku, co nam się pierwszy rzuca w oczy, no to tutaj mamy jedną z różnic, to są na pewno amortyzatory. W RC-ku ten amortyzator jest zdecydowanie większy, wyższy i no lepszy na pewno pod jakieś takie większe skoki. Ogólnie moim zdaniem jest nawet trochę większy, jak jeżdżę tutaj po tych polankach, ten jest troszkę twardszy. Mamy tutaj różnicę koloru szprych, tutaj mamy czarne szprychy, a tutaj mamy srebrne, jak widzicie, tak więc to jest taka różnica.
ale to nie jest jakaś istotna, to tylko kolor. Z tego co tutaj widzę, kierownica tu jest też trochę niższa, siedzenie mamy też jakieś takie inne. Tutaj jak widzicie, tu jest rama, tu ma ramę MRF. Show this now. ARC tutaj nie ma czegoś takiego, więc rama w ogóle jest tutaj zupełnie inna. Tylny amortyzator w T też jest dużo mniejszy niż w RC, więc ogólnie RC jest no, pod większych ludzi. Ale myślę, że do nauki dla ludzi, którzy po prostu są mniejsi, no jest na pewno wystarczający jednak, bo ten motor jest mniejszy. Jak ktoś jest niski, no to nie będzie się wspinał na dużego RC-ka, no bo to jest bez sensu. Lepiej jak po prostu będzie dostawał tak jak się powinno, czyli dwoma nogami, niż żeby te nogi były w powietrzu. Oprócz tego, że tak naprawdę ten motor jest mniejszy, to nie ma tu jakichś za dużych różnic, bo jeżeli chodzi o sprzęt, to wszystko jest to samo. Mamy te same hamulce, mamy ten sam silnik, ten sam gaźnik, ten sam wydech, inna rama, amortyzatory, przedni jest dosyć podobny, jeżeli chodzi o ogólnie budowę jego. Tylny jest trochę inny, wydaje się być już dużo mniejszy niż ten sprzedni, bo z przodu nie ma też jakiejś takiej dużej aż tej różnicy. Jeszcze jedna z różnic, która jest dosyć w sumie moim zdaniem dużo bardziej na plus dla RC. Chodzi mi tutaj konkretnie o tutaj ten, o regulację tylnego koła, a raczej o napinacz łańcucha. Tu jest taki na taką śrubkę, dziwną trochę, a tu jest taki fajniejszy ten, na dwie widzicie tutaj są i ten tu mi się dużo łatwiej ustawia niż w tamtym. No ale to taki szczegół, mi szczerze mówiąc, no troszeczkę ciężej się tam ustawia, ale jak dla mnie to nie jest jakaś znacząca różnica. I z tego co widzę tutaj, to jeszcze wahacz mamy inny. Podsumowując, oba motory są bardzo dobre, trzeba po prostu wybrać odpowiedni pod siebie. Mam nadzieję, że udało nam się pokazać wam te motory na tyle dobrze, żebyście potrafili dobrać odpowiedni dla siebie. Każdy z nas ma inny wzrost, ja 1,70 m, Max ma 1,80 m, Borzi ma 1,60 m, więc macie przynajmniej pogląd jakiś, jak to wygląda. Jedną jeszcze z różnic, którą tutaj znaleźliśmy, MRF RC tutaj ma chłodniczkę oleju. Zobaczcie sobie. A tutaj TTR-ek nie ma tej chłodniczki. Nie wiem czym to jest spowodowane, ale oba działają. Mamy już pewnie po jakichś 10 godzin, wymieniliśmy olej i oba działają bez zarzutu, żaden nie kopci, tak więc nie wiem czy to ma jakiś znaczący wpływ, ale jest ta różnica, więc chcę wam ją pokazać. To już jest koniec tego odcinka. Pamiętajcie o subskrybowaniu, komentowaniu, lajkowaniu. Mamy nadzieję, że film wam się podobał. I co, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dawajcie znać, co chcielibyście zobaczyć i widzimy się w kolejnym odcinku.